Rzędu pana prezydenta. Jak pamiętacie państwo, pan prezydent na jednej sesji zakwestionował wielkość zadłużenia szpitala. Mówiliśmy o 700 chyba wtedy milionach, bez takich dokładniejszych szacunków, powiedział, że ja kłamię i tak dalej. W związku z powyższym złożyłem do pana prezydenta oczywiście interpelację, w której domagałem się sporządzenia kompleksowej informacji finansowej z wyszczególnieniem poszczególnych kwot wynikających prawda, z zadłużenia wszystkich kredytach, wszystkich długach, fakturach, zobowiązaniach terminowych, wymagalnych, niewymagalnych przez regionalny szpital względem banków, parabanków, instytucji finansowych, względem spółek komunalnych miasta Grudziądza także, bo to też są długi i innych wszystkich niewymienionych podmiotów. Także mówiliśmy tu o zadłużeniu grudziąckich inwestycji medycznych. Prosiłem o pełną informację o przejętych niezapłaconych zobowiązaniach kredytach przez miasto w ramach tzw. grudziąckich inwestycji medycznych z podaniem terminów płatności, raty balonowej, całej kompleksowej pełnej informacji i stopniu poręczenia majątkowego, bo tutaj też musimy ustalić, w jakim procencie jest zastosowany element poręczenia majątkowego szpitala. I proszę państwa, otrzymałem odpowiedź. Odpowiedź jest już pewnie na BIP-ie. Pan prezydent stwierdził, że interpelacja dotyczy spraw w istotnym znaczeniu dla gminy, że ta interpelacja nie może być potraktowana jako interpelacja, w ogóle nie odniósł się do treści interpelacji, zbagatelizował treść interpelacji, stwierdził, że to nie jest istotna sprawa o istotnym znaczeniu dla gminy i że on nie umie odpowiedzieć w zasadzie napisał mi tak, że ustęp 5 z kolei przewidział, że zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a to nie jest widocznie aktualny problem gminy. Więc o czym pisze Regionalna Izba Obrachunkowa w opiniach o budżecie, kiedy sygnalizuje i mówi, że struktura finansowa czy też finanse szpitala muszą być monitorowane, że stratę szpitala możemy pokrywać na dzień dzisiejszy. No proszę państwa, o czym my mówimy? Gdzie jest odpowiedzialna władza? Gdzie jest pan prezydent, który w zasadzie uprawia politykę dalszego topienia grudziąckiego szpitala i bagatelizowania jego zobowiązań? Proszę państwa, a tym bardziej, że nie chcę odpowiedzieć co do części składowych poszczególnych długów szpitala i to jest rzecz najbardziej bolesna. Dlatego apelujemy tutaj do pana prezydenta, aby tu i na koniec kadencji, jeżeli będzie oczywiście miał taką możliwość, czego nie do końca chcemy, sprawowania tej władzy, to niech się pochyli nad grudziąckim szpitalem, niech poważnie go potraktuje, niech w końcu sporządzi jeden prawdziwy, autentyczny program naprawczy. To taka uwaga na koniec. Dziękuję bardzo. Nie da się, proszę państwa, tego nie skomentować, więc jednym zdaniem. Tak wygląda właśnie transparentność prezydenta Grudziądza, pana Macieja Glamowskiego. Radny, przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, jednocześnie kandydat na prezydenta Grudziądza, by jak najlepiej przygotować się do chociażby publicznych wypowiedzi w kwestiach różnych, w tym szpitala, nie otrzymuje podstawowych informacji. A za każdym razem, kiedy pan radny Krzysztof Kosiński pyta o szpital, wymienia jakieś kwoty, to pan prezydent często mówi, że to nieprawda, że to kłamstwo, a nie potrafi mu podać w stosownym dokumencie, który do niego został wystosowany, a więc w interpelacji radnego, odpowiedzi na zasadnicze pytania, proszę państwa. Tak właśnie wygląda transparentność. Więc skąd mieszkańcy Grudziądza, proszę państwa, mają czerpać pełną wiedzę o sytuacji szpitala, o sytuacji finansowej miasta. Więc jeszcze raz podkreślam, to, że pan prezydent wielokrotnie w mediach mówi o tym, że sytuacja grudziąckiego szpitala i sytuacja budżetu miasta została ustabilizowana, finansowa została ustabilizowana, jest całkowitą nieprawdą. I to jest ciągle, jesteśmy w tym samym miejscu, proszę państwa, ponieważ nie wiemy dokładnie, jak wygląda sytuacja miasta. Możemy się tylko pod wieloma względami pewnych rzeczy domyślać. Więc proszę państwa, druga rzecz, która mi się tutaj przypomina, jak pan prezydent może o tym nie wiedzieć? Jaka jest sytuacja szpitala? Organ tworzący. W końcu powołał specjalny zespół, na czele którego stoi skarbnik miasta, który ma zajmować się sytuacją szpitala, kontrolować i na bieżąco mieć pełną wiedzę o szpitalu. Więc jeżeli pan prezydent takiej wiedzy nie posiada, to znaczy, że nie posiada ją pan skarbnik. Albo wysnuwam tutaj takie domniemanie, że nie chcą nam tej informacji przekazać, a przez to nie chcą przekazać informacji mieszkańcom Grudziądza. Co zamierzacie z tym zrobić? Nie, no myślę, że na tą interpelację należałoby zareagować i proszę pana przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, żeby do tej interpelacji odniósł się na sesji Rady Miejskiej, dlatego że no to jest po prostu skandalem, proszę państwa, że
Radny otrzymuje podstawowej informacji, o którą prosi. Proszę Państwa, radny ją prosi w imieniu mieszkańców. Nie swoim własnym tylko i wyłącznie, ale on reprezentuje grupę mieszkańców, którzy na niego głosowali, więc ma prawo do uzyskania tej informacji, a mieszkańcy Grudziądza mają prawo go rozliczyć z tego, że tej informacji nie uzyskał, że nie ma tej wiedzy. Więc proszę Państwa, to jest niedopuszczalna sytuacja w naszym mieście, więc mówienie o transparentności jest po prostu jednym wielką manipulacją. No ale może prezydent Grudziądza działa w pewnym sensie konsekwentnie, bo od wielu miesięcy zachowanie prezydenta wskazuje, że on nie widzi problemu szpitala, więc może tych problemów faktycznie nie ma. Panie redaktorze, bardzo nas to martwi. My też to widzimy przynajmniej od 3, a może i więcej lat, że sytuacja szpitala staje się drugorzędna albo trzeciorzędna w wypowiedziach pana prezydenta. To widać na sesjach, to widać w odpowiedziach w stosunku do nas, do opozycji, kiedy zadajemy pytania a propos szpitala. I proszę państwa, to wielokrotnie, o tym wielokrotnie sygnalizowaliśmy w naszych oświadczeniach co do budżetu miasta. I proszę państwa, jeżeli dzisiaj Platforma Obywatelska, prezydent Grudziądza ma do nas pretensje, dlaczego nie głosujemy za budżetem miasta, to jest ewidentny dowód, że szpital jest traktowany w budżecie miasta, w informacjach, jakie dostajemy a propos sytuacji finansowej, jest traktowany na drugim, trzecim miejscu. Czy nastąpiło takie sprytne też przekierowanie odpowiedzialności? Bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście od dłuższego czasu, w zasadzie obarcza się odpowiedzialnością wprost dyrektora szpitala i tylko dyrektora. No więc generalnie procedura powinna wyglądać tak, że informacje o szpitalu, o zadłużeniu szpitala w tych pięknych, cudownych folderach, które są na sesji Rady Miejskiej, powinien nas informować prezydent miasta, ponieważ on jest organem tworzącym ten szpital, on jest organem odpowiedzialnym za strukturę tego szpitala, za brak oddziału udarowego także. Bo ja przypomnę Państwu jedną rzecz, że statut szpitala i struktura organizacyjna szpitala jest przedmiotem uchwały Rady Miejskiej. To Rada Miejska decyduje o tym, co ma być w szpitalu, a czego nie ma być. O tym decyduje Rada Miejska i o tym decyduje prezydent miasta. Jeszcze raz wrócę do tematu opiniowania budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa nie bez powodu mówi o monitorowaniu finansów szpitala, o konieczności monitorowania finansów szpitala i wskazuje, że gmina, że samorząd ma możliwość pokrywania straty szpitala. To są bardzo ważne dwie rzeczy, a pan prezydent uchylając się od udzielenia informacji i przekierowując ją na mnie, bo on każe mi w ostatnim zdaniu chyba dokonywać samodzielnie kontroli w szpitalu i szukać informacji i grzebać w papierach. Proszę Państwa, od czego są urzędy? Przecież w urzędzie pracuje kilkaset osób. W szpitalu mamy wydział specjalny, który zajmuje się szpitalem. Pewnie też i przeprowadza pewne kontrole w jakimś określonym zakresie w dokumentacji. Sądzę, że w wydziale naszym w Grudziądzu są pełne informacje na temat struktury zadłużenia i zobowiązań szpitala także. Nie mówiąc tutaj o grudziądzkich inwestycjach medycznych, na których ciąży bardzo duży, jeszcze ciągle gigantyczny dług. I jeszcze tutaj na deser o pewnej racie balonowej, o której też wspominaliśmy dzisiaj w ramach debaty prezydenckiej. To też jest kilkadziesiąt milionów, z którymi mieszkańcy Grudziądza, jeszcze raz powtórzę, mieszkańcy Grudziądza będą musieli się borykać. Natomiast udawanie, że świat jest kolorowy i piękny, i muzyka, i kolorowe zdjęcia, i trawa, i igrzyska dla ludzi, nie zamarzą tego prawdziwego obrazu o bardzo poważnych problemach mieszkańców Grudziądza, nie tego miasta, nie ratusza, ale mieszkańców Grudziądza, którym zaserowował to obecnie sprawujący władzę prezydent. Jeszcze raz, organem tworzącym jest Rada Miasta i prezydent. Proszę Państwa, w związku z tym po pierwsze, to prezydent bierze pełną odpowiedzialność, co się dzieje w szpitalu i pełną odpowiedzialność za kontrolę, więc powinien mieć pełną wiedzę co do zadawanych pytań, na które my nie otrzymujemy odpowiedzi. I tym bardziej, proszę Państwa, zadawanie pytań przez radnego Rady Miejskiej, a więc organu tworzącego, jest jak najbardziej zasadne. Jeszcze jedna puenta na koniec. Dyrektor szpitala, jakikolwiek dyrektor szpitala, który pełnił funkcję i zarządzał tym szpitalem, jest tylko narzędziem prezydenta miasta. Narzędziem prezydenta miasta. Jeszcze raz to powtórzę, żebyśmy mieli pełną świadomość w zakresie odpowiedzialności. Pan prezydent jest dysponentem tego narzędzia i pan prezydent rozlicza wszystko, co jest związane ze szpitalem i ponosi pełną odpowiedzialność za jego długi.